był to 41-letni mieszkaniec Wyżyska, który kierował swoim pojazdem mając blisko 2 promile alkoholu oraz zakaz prowadzenia pojazdów. A drugim nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 26-latek, który w lutym tego roku miał zatrzymane prawo jazdy, a wsiadł za kierownicę również mając blisko 2 promile alkoholu i spowodował kolizję. Na szczęście w tej kolizji nikt nie ucierpiał. Drogówka była obecna na wielu drogach powiatu pilskiego. W trakcie licznych kontroli mundurowi wystawili ponad 100 mandatów karnych. Zatrzymali też 12 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Mieli też kilka interwencji związanych z zakłóceniem porządku.